miałem wejść na przyjęcie, no i trener zrobił taką zmianę. Na pewno ciężki mecz, fajnie, że udało się ci wygrać, były momenty słabsze, lepsze. A kolejny roller coaster, więc fajnie, fajnie. Cieszę się, że przed tym ostatnim meczem zapewniliśmy sobie wyjście z grupy i ćwierćfinał, ale nie przyjechaliśmy tu po to, żeby wyjść z grupy. Dużo leżałem na łóżku fizjoterapeuty i pewnie też będę cały czas leżał, ale no, robimy wszystko po to, żebym jak najszybciej był w 100% sprawny. 5:40 mieliśmy śniadanie i 6:20 wyjazd na halę. Byliśmy godzinę przed meczem, bo nigdy nie wiadomo, jak to tutaj w tym Paryżu, czy zajmie podróż 20 minut, czy 2 godziny. Ja bym nie wyciągał daleko idących wniosków. Takie mecze to już jest tak duże bombardowanie na wysokim emocjonalnie ładunku, że trudno tak naprawdę zastanawiać się nad formą lub jej brakiem. Myślę, że wszyscy są dobrze przygotowani do igrzysk, bo każdy robi to, co najlepsze od kilku lat, o tym myśli i przyjeżdża tutaj w najlepszej życiowej formie. Także po prostu kwestia, kto wytrzyma lepiej głową w takim meczu, gdzie jeśli tylko szala przychyla się na którąś ze stron, myśli, które trzeba bardzo mocno odpychać jak najdalej od siebie, pojawiają się z tyłu głowy. I to jest siła naszego zespołu, cierpliwość, którą Nikola katuje nas każdego dnia, wymaga tego od nas i dużo małych, łatwych rzeczy, które robią różnicę tak naprawdę w setach, w których decydują końcówki. To jest inne granie. Na igrzyskach piłka waży dużo więcej niż... nie ujmując nic w plus lidze czy gdziekolwiek indziej, także myślę, że już było to również widać nawet w meczu z Egiptem, gdzie byliśmy faworytem i my wspominaliśmy o tym, że często trzeba właśnie wykazać się tą cierpliwością, jak przeciwnikowi wychodzi dużo pięknych zagrań. Tak samo było z Brazylijczykami w Łodzi na Lidze Narodów, gdzie no, oni pokazują momentami ogromną siłę, ale też się mylą i trzeba czasem przeczekać, nie załamać się i brnąć dalej. Wilfredo Leon robi takie rzeczy, które robi po prostu Wilfredo Leon i tylko on na świecie. Mamy szczęście, że mamy go w drużynie. Kiedy jest w takiej formie jak teraz, kiedy gra tak jak teraz, to sama przyjemność być z nim na boisku. Ale to, czego kibice nie widzą, a chciałbym, żeby wiedzieli, żeby to docenili. To jest naprawdę super skromny facet, skromny chłopak, pracowity i naprawdę możemy być dumni, że jest Polakiem. Cały czas, kiedy jesteśmy w wiosce, to staramy się regenerować, odpoczywać, cieszyć tymi igrzyskami, bo to poza tym, że wielkie wyzwanie sportowe i wielki turniej tutaj na hali, to też wokół naprawdę takie wydarzenie, którego jest przyjemność być częścią. Ciężkie spotkanie dla mnie. Dużo myślę, że parę ataków wykonałem dobrze, ale Brazylijczycy dobrze stali w obronie, czy dobrze blokowali. Parę błędów niewymuszonych popełniłem, ale na samym końcu udało nam się wygrać, więc mam nadzieję, że w kolejnych spotkaniach dołożę trochę większą cegiełkę od siebie, a moi koledzy nie spuszczą z tonu.